Dzień dobry, mam na imię Paweł. To jest też mój imiennik Paweł. Dzięki uprzejmości Darka, który przez przypadek nas nawiedził dzisiaj, mamy możliwość nakręcić dla Was moment przekazania motocykla nowego klientowi i najważniejszą rzecz, czyli szkolenie z obsługi tego motocykla. Ten motocykl to jest nowa, bardzo popularna, deficytowa Yamaha MT-07. Paweł ją nabył na swój pierwszy po latach motocykl, bardzo dobry wybór. I teraz mu pokażę, jak się opiekować tym motocyklem, bo jak jeździć, to niestety podobno już wie. Wiesz, Paweł? Tak, oczywiście. Okej, czyli jak wiesz, to ja Ci teraz pokażę, jak obsługiwać ten motocykl. Najważniejsze elementy, zanim przejdziemy do uruchamiania sprzętu, to jest kontrola płynów. I teraz, Paweł, tutaj jest korek wlewu oleju i tutaj uzupełniamy stan oleju. Kontrola sama stanu oleju odbywa się, tutaj nie wiem, czy będzie widać, jest szklane oczko. Ja widzę. Tutaj w silniku i to oczko, mając w pionie motocykl, musi być tutaj widoczny stan oleju w oczku. No w tej chwili jest widoczny, więc stan jest zgodny z instrukcją. Następnym płynem, który kontrolujesz, to jest płyn chłodniczy i tutaj widać jest w tej szczelinie widać kawałek zbiornika wyrównawczego i tutaj są kreski, płyn ma się zawierać pomiędzy dolną a górną kreską, zawiera się, stan płynu chłodniczego jest w normie. Następnym elementem jest kontrola płynu hamulcowego i tutaj z przodu po prostu ma być płyn widoczny w oczku. W tej chwili jest całe oczko zalane, gdyż motocykl stoi na stopce bocznej. Także jest ok. Płyn jest tutaj, jak gdyby taka matowa barwa tego oczka, mętny kolor w środku świadczy o tym, że płyn jest. Teraz sam płyn hamulcowy w hamulcu tylnym. Tutaj jest zbiorniczek płynu hamulcowego tylnego. Jest, widać, niski poziom, wysoki, zawiera się pomiędzy, stan jest w normie. I to jak gdyby wszystkie płyny eksploatacyjne w tym motocyklu mamy sprawdzone. To co będziesz wiedział z instrukcji obsługi, ja mogę Ci w tej chwili przekazać, to ciśnienie w ogumieniu jest 2,5 atmosfery tył, 2,25 przód, bez względu na szybkość, obciążenie, jest jedna wartość dla tego motocykla zawsze. To by zrobiliśmy kontrolę płynów. Jeszcze jest jeden najważniejszy płyn, to pokażę Ci gdzie go i jak nalewać. Oczywiście mowa o benzynie i tutaj 95 lub 98 oktan. Otwiera się wlew w ten sposób, że przekręca kluczykiem. Odchyla, tutaj lejemy pod sufit, jeżeli Cię stać. Jak nie, to za 2 zł też motocykl pojedzie. Zamykamy. Na razie będzie za 2 zł. No to bardziej chyba ze względu, że nie chcesz jeździć. To... Z takich elementów następnych ważnych to jest panel, to jest wyświetlacz, który się komunikuje z nami. I tutaj już Ci uruchamiamy w ten sposób, że wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy go w pozycję on. Tu się wykonuje na wyświetlaczu test przyrządów i w tej chwili mamy jak gdyby stan pracy. I tutaj jest kilka ważnych, istotnych elementów. Tu jest prędkościomierz cyfrowy, tu jest obrotomierz w postaci skali, będzie to rosło aż tam do 11-12 tysięcy. Tu jest wskaźnik poziomu paliwa, w tej chwili jest na rezerwie, świadczy o tym migająca ostatnia kreska. Jeżeli ona nie miga, to znaczy, że jest jeszcze ostatnia kreska, czyli mało paliwa, ale jest jeszcze przed rezerwą. Zegarek pracujący w trybie 12-godzinnym. I teraz samo jak się obsługuje komputer pokładowy, bo ten motocykl jest w to wyposażony. Przełącza się go tym pierwszym klawiszem. I teraz jakby zaczynając. Jest temperatura powietrza 18 stopni R. Jest przebieg całkowity 0. Przebiegi chwilowe
To jest dla trybu pierwszego, dla trybu drugiego. To jest na przykład dla dwóch kierowców, którzy poruszają się tym samym, albo na przykład jedziesz na wycieczkę i potrzebujesz mieć wskazania pomiędzy tankowaniami i jedno całe, jeżeli chodzi o całą wycieczkę, to można wykorzystać te dwa tryby wtedy do tego. Kasuje się to w ten sposób, że trzeba przytrzymać dłużej wskaźnik. Po prawej stronie. Tak, i o, w momencie, kiedy miga. Czyli trzeba wejść, jak gdyby on przez kilka sekund miga, trzeba przytrzymać ten klawisz. Następną funkcją jest spalanie chwilowe, i tutaj jest litry na setkę, jak gdyby w danym momencie. Następną funkcją komputera jest spalanie średnie. Tu masz wtedy masz tutaj napisane AWE. Jest też w litrach na setkę. Następna jest temperatura silnika. Jest w tej chwili low i zaznaczone low. Od 40 stopni zacznie motocykl odliczać w górę. Następnym jest z powrotem temperatura powietrza. I to są funkcje komputera pokładowego. To jest wskaźnik biegów. Tutaj w tej chwili jest luz. Dodatkowo luz, czyli bieg neutralny, jest sygnalizowany tutaj kontrolką N zapaloną w tym miejscu. Tu jest kontrolka ciśnienia oleju. Tu jest kontrolka układu ABS. Po zapaleniu motocykla, przejechaniu pierwszych 2 metrów, ona zgaśnie. Czyli jak gdyby dojdzie do sprawdzenia układu, ta kontrolka zgaśnie wtedy.